To ma być miejsce spotkań, przestrzeń kulturalno-gastronomiczna, a przede wszystkim bogata w zieleń. Dąbrowa Górnicza chce mieć nowe centrum, co prawda dopiero za kilka lat, jednak przetarg na wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu rewitalizacji dawnych hal produkcyjnych przy Fabryce Pełnej Życia został właśnie ogłoszony. Pierwsze prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Fatima Orlińska. Nowe centrum Dąbrowy Górniczej ma spełniać funkcje handlowe, rekreacyjne i kulturalne. Powstanie na terenie po dawnych zakładach Defum przy Fabryce Pełnej Życia. Właśnie został ogłoszony przetarg, który ma wyłonić wykonawcę pierwszego etapu rewitalizacji. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej na nowe centrum mają swoje pomysły. Ważne są takie, że można czy z rodziną gdzieś wyjść na, w sobotę, w niedzielę, takie jak ta fabryka, na lody. Szczerze mówiąc, myślę, że modernizacje, jakie zaszły w Dąbrowie w ciągu ostatnich lat, już i tak odpowiadają moim oczekiwaniom i tak mam gdzie spędzać czas w Dąbrowie, więc... No jakieś restauracje albo puby, najważniejsze, żeby tylko się spotkać z ludźmi. Miejscem szczególnym w projekcie ma być zielony rynek stanowiący serce nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wokół niego znajdą się przestrzenie użytkowe w zrewitalizowanych halach podawnej produkcji obrabiarek. W ramach pierwszego etapu w jednej z nich znajdzie się przestrzeń do organizacji koncertów, wystaw i targów, ale to nie wszystko. Będzie taka przestrzeń biurowo-konferencyjna, która posłuży do tego, żeby tutaj powstało Centrum Integracji Międzypokoleniowej i Centrum Aktywności Obywatelskiej, a zatem te agenty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, które dzisiaj funkcjonują w różnych innych miejscach, zresztą Centrum Integracji Międzypokoleniowej jeszcze nie funkcjonuje, więc my chcemy tutaj tą część, ten ciężar społeczny działalności Dąbrowy Górniczej przenieść w to miejsce. Pierwszy etap rewitalizacji ma kosztować ponad 78 milionów złotych, a na realizację Fabryka Pełna Życia pozyskała środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pierwsze prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku, a obiekt ma zostać oddany do użytku w ciągu 21 miesięcy. Koncepcję nowego Centrum Dąbrowy Górniczej opracowała grupa architektów ze Szczecina, która obecną przestrzeń uważa za niesprzyjającą budowaniu relacji pomiędzy ludźmi. Przede wszystkim chodzi o pewną skalę tej przestrzeni, o jej proporcje, o odległości pomiędzy ścianami placu, tego takiego centralnego placu, który tam powstanie. W samym środku fabryki powstanie plac fabryczny, który będzie w przeciwieństwie do placu, który mamy przed Pałacem Kultury Zagłębia, prawda? To jest taki bardzo oficjalny, twardy plac. Wewnątrz Fabryki Pełnej Życia będzie miał zupełnie inny klimat. To będzie taki miękki plac, taki plac do chodzenia bardziej na boso niż w butach czy na szpilkach. I on będzie miał też odpowiednie proporcje takie, że to nawiązywanie tych relacji będzie możliwe. Jednym z najistotniejszych elementów nowego centrum miasta ma być zieleń, która według koncepcji wypełni m.in. dachy.